No, to jest interesujące, to jest ciekawe. Woda się z niej wylewa. No chodź, chodź, chodź. Mam nadzieję, że uda mi się to wciągnąć. Co to jest? O, ja mam wyobraźnia, coraz bardziej działa. Kasetka zwykła czy coś innego? Będzie coś czy nie będzie nic? Cześć, witajcie, dzień dobry. Witam was w kolejnym wypadzie. Słuchajcie, w końcu wyszedłem, w końcu mogłem się wynurzyć, w końcu mogę iść łowić, w końcu mogę szukać. Nie mogłem się doczekać. Aczkolwiek jeszcze w pełni zdrowy nie jestem. Jeszcze został mi dość mocny kaszel. Słuchajcie, zmierzamy dziś pod most. Po raz kolejny zostałem wyrzucony pod most. Po raz kolejny pod mostem wyląduję. I będziemy łowić pod mostem. A nawet może pod dwoma, jak dobrze pójdzie. Zobaczymy. Zaraz wam pokażę wszystko co i jak. Ci co oglądali vlog w dniu wczorajszym widzieli już miejsce, mniej więcej wiedzą co, gdzie i jak. Ci co nie widzieli vloga, zachęcam do obejrzenia, zachęcam do oglądania. No i zobaczycie zaraz sami tutaj jak to będzie wyglądać. Także słuchajcie, nad nami trasa szybkiego ruchu. Także to jest pierwsze miejsce, w którym połowimy. I w tym kierunku, może widzicie, może nie, jest drugi most. Drugi most, stary most, zamknięty. Jeżeli dobrze pójdzie, to podjedziemy pod niego. Jeżeli nie, to przyjedziemy tu następnym razem. Miejsce dość fajne, dość interesujące. Tutaj już wcześniej mówiłem we vlogu. Tam jakiś kawałek auta leży starego, jakieś tam 2-3 elementy krótsze, tam jakieś 2 pręciki. Może ktoś tu łowił. Zobaczymy. Nie mogę się strasznie doczekać. Bardzo dawno nie łowiłem. Aż mnie trzęsie, żeby wrzucić magnes i wyciągnąć jakieś fajne rzeczy. Także zaczynamy zabawę, zaczynamy łowienie. Lecimy z tematem. Słuchajcie, moi drodzy, zdążyłem kamerę zamontować na głowę i musiałem ją od razu zdjąć. Odłożyłem plecak pod murem, już sobie tutaj wszystko ogarnąłem, żeby zacząć rzucać. Odłożyłem plecak i po prostu niesamowita sprawa, powiem wam. Nie trzeba łowić, w tym miejscu po prostu nie trzeba łowić. Odłożyłem, zobaczcie, tu jest plecak odłożony i tutaj. Zobaczcie co tu leży. 2 zamki. Zobaczcie. Na białym tle będzie lepiej widać. Zobaczcie, proszę bardzo, jeden. I obok od razu drugi. Także ktoś łowił i ktoś się tu zostawił. Po prostu wow. Naprawdę nie trzeba łowić, powiem wam. No szok, szok niesamowity. Jeszcze popatrzę, może coś jeszcze będzie leżeć. Ale no nie spodziewałem się, powiem wam, tego w ogóle. Odłożyłem plecak i what? Co to jest? O co chodzi? No powiem wam, to jest trafienie na oko. Jakby ktoś przyszedł na spacer, no to byłby na pewno zadowolony, jeżeli się takimi rzeczami interesuje. Także tak jak widzicie, ktoś złowił, ktoś po prostu nie wiedział co z tym ma zrobić albo nie chciał z tym nic robić. No i macie, proszę bardzo, 2 zamki, 2 rygle do przeładowania w środku ze sprężynką, ze wszystkim. No nieźle, powiem wam, naprawdę nieźle, naprawdę ciekawie. Na razie niech leżą, na razie niech czekają, może jeszcze przyjdzie rodzeństwo, może będzie ich więcej, zobaczymy. Ale no tego się nie spodziewałem. Dobra, biorę magnes, rzucamy w takim razie, bo jest już ciekawie, a to dopiero początek. No i dobra, zaczynamy, moi drodzy. Magnes dokręcony. Lecimy z pierwszym rzutem. Zobaczymy co tu wyjdzie, powiem wam. No nie mogłem się doczekać strasznie tego przyjazdu. Nie chodzi mi o to miejsce, po prostu. Nie mogłem się doczekać, żeby wyjść i zacząć znowu łowić. No ale te 2 zamki jeszcze narobiły mi takiej ochoty, że się w głowie nie mieści. Zobaczymy, czy coś wyjdzie, czy nie. Czy już posprzątane jest, a może coś jeszcze zostało dla mnie. Pierwszy rzut na razie chyba na pusto. Nie czuję, żeby coś się podłapywało. Ewentualnie coś małego, jeżeli będzie, to maksymalnie. Muszę uważać tylko na te larseny. Sprawdźmy. No na pierwszym rzucie no nie ma nic praktycznie. No tu jest jakieś tylko 2 kapselki pogięte. Także tak jak mówiłem. O, coś tam złapało. Mamy, słuchajcie, 3. rzut. Coś przyłapało. O, ale nie pójdzie. Strasznie, zobaczcie, znowu się rozpadało. Taki bardzo drobny deszczyk pada. No ale na szczęście most nade mną, także nie zmoknę. Spróbuję zaraz jeszcze raz wrzucić tam, może uda się to szarpnąć. No i czy za tym razem? Nie, chyba nic nie ma. Nie. Czy no coś tu mamy, jakieś śmieci głównie. Czyli trochę rdzy, tu mamy... Mamy spłonkę, mamy jakoś. Taką ładną nawet. W miarę świeżą. To jest coś obecnego bardziej. Szneckback 12. No ale powiem wam, w ładnym stanie jest. Czyściutka. No i tutaj jeszcze widziałem jakiś taki okrągły wycinek. No i jest, mamy jakieś przyłapanie w końcu, porządniejsze. Tu przy samym brzegu praktycznie. No i co, mamy rurencję. Mamy fajną rurencję. Opa. Taki kawałeczek. Jakieś 40-50 cm rurki. Fajnie, fajnie. Chociaż cokolwiek wpadło. Ach, jeszcze ta lina. No i słuchajcie, zaraz wyłowiłem oprócz niczego taką chorągiewkę ze sklepu. Pewnie jak ktoś nie wie, no to tutaj jest po prostu metalowy uchwyt na górze i on mi się przykleił do magnesu. Także mamy czerwoną chorągiewkę z Hornbacha. Pod mostem się zbyt dużo nie wydarzyło, tak jak widzieliście. Więcej znalazłem na oko niż złowiłem. Także... Przepraszam bardzo. Także tutaj jeszcze przerzucę. I tu za krzakami mam jeszcze miejsce z larsenami. Tam połowimy teraz, jeszcze porzucamy tutaj parę razy. Ponieważ to jest takie miejsce, że tutaj można wjechać autem. I jeżeli ktoś by wjechał autem, żeby coś wywalić, to najprawdopodobniej by zrobiłby to właśnie z tej strony. Nikt by nic nie niósł pod most, między krzakami i tak dalej. Tylko podjechali jak najbliżej rampy larsenów, wywalili i pojechali w cholerę. Także idę po magnes. Przerzucę tutaj tak mniej więcej, zobaczymy, czy coś wejdzie, czy nie. Porzucamy tam, jak tam też nic nie wyjdzie, to wtedy jedziemy, objedziemy sobie tutaj kawałek przez jakiś tam hale i tak dalej, bo tu jakieś takie miejsce jest, że hale są różne, tak, no, tutaj na miejscu to się nazywa Industria Park, nie wiem dokładnie, jak to można u nas nazwać, taki park z halami, miejsce, nieważne. I pojedziemy na ten stary most, ale wszystko się zaraz okaże, pierw rzucamy tutaj. Drugi rzut tu na larsenie, no i coś podłapało, chyba coś jest. Zaraz to wyjmiemy, coś niedużego w każdym bądź razie, ale mamy. Także zaraz zobaczymy. Rurka, pręcik, co to może być? Mamy śrubę taką, zobaczcie. Dość sporą, fajnie, fajnie. Ważne, że coś wpadło. No i dobra. No, rzucimy jeszcze parę razy. Zobaczymy. No tak ciężko stwierdzić, czy coś łapie, czy nie. Czy to kamienie? Jeżeli coś łapie, to bardzo, bardzo słabo. Teraz zobaczymy jeszcze raz. No tutaj coś, to w tym miejscu właśnie mam coś, ale... Może powolutku uda się to do góry dźwignąć. No chodź, 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 chodź. Na razie jest. Jest nieźle. Coś widzę. No way, ludzie, kosiarka. Mówiłem, ludzie wywalają z brzegu śmieci takie. Niemożliwe. Patrzcie. Elektryczna kosiara. Wow. No nie spodziewałem się tego Bosch. Wow. To jest trafienie, zobaczcie. Jaki strzał. Wow. Widzieliście to? Patrzcie, no. Ła, kosiarka Boscha! Kosiarki jeszcze nie wyłowiłem. Co my tu mamy? Poczekajcie. Bosch Bosch Rotak 32 Agroflex H. Pełna, kompletna kosiareczka, zobaczcie. Komuś chyba już nie była potrzebna. No wow, nie spodziewałem się tego, powiem wam, niesamowicie. Dobra, to rzucam dalej. Zobaczymy, co jeszcze tu wpadnie. O, ale strzał. No teraz, moi drodzy, zobaczcie, piękna gumeczka na ryby weszła, wędkarska. Dość spora, odważnik 21-gramowy z przyponem zerwana. Niezła sztuka. Także tu za bardzo już więcej nic nie ma, nic się więcej nie dzieje. Będziemy się w lewą stronę przemieszczać. Jak tu była kosiarka, zobaczymy, co tam się trafi. Och, tu jak przyłapało coś. Łapie, łapie, ale niech zacznie wychodzić. O, no to mamy. To wyjmiemy. Super. I do góry. Chodź. Krzesełko. Jakiś wędkarz zgubił. No powiem wam, dzisiaj mam niestandardowe połowy. Niestandardowe fanty, kosiarka, krzesełko. Ale syfu w tym jest. No nieźle. Dobra. Chodźcie, wrzucimy jeszcze raz tutaj. No słuchajcie, teraz z tego rzutu wyszły takie... kaszel. Wyszedł kaszel. Wyszły takie dwa elementy. Okrągłe. Już wam pokazuję. Wyglądają jak jakieś... Nie, no nie jest to żaden nożyk. No takie dwa... Nie wiem. Nie wiem w sumie. Takie dwa nie wiem co. Coś. No bieda. Bieda jest tutaj poza tą kosiareczką. Zamkami na oko. No to tak... Nie za specjalnie. Podjechałem na ten drugi most, ale niestety, słuchajcie, muszę do niego podejść kawałek, ponieważ jest zakaz wjazdu. Droga jest częściowo zamknięta. Pach, jak widzicie, zakaz wjazdu. Podejdę sobie kawałek tutaj takim polbrukiem starym. Po prostu brukiem starym. Starą drogą. Podejdę kawałek i zaraz będziemy na miejscu. Zobaczymy, może będzie fajnie, może uda się z góry porzucać. Co bardzo mnie cieszyło, ponieważ osobiście wolę bardziej z góry, z mostu rzucać niż z dołu, spod niego. Jest jak dla mnie jest ciekawiej, jest fajniej. No ale się okaże. Zaraz mam nadzieję, że będziemy na miejscu. I ogarniemy, czy w ogóle można na niego wejść. No i dobra, jesteśmy na miejscu. Pokażę wam, jak to wygląda. Tu mamy takie schodki na dół, można sobie zejść na dół. Bezproblemowo na dole łowić. Góra była zamknięta, ale jest otwarta. Także porzucamy z góry. Ja lubię rzucać z góry, także zaraz się rozejrzymy. Chodźcie, wejdziemy tu do środka, pokażę wam na moście, jak to wygląda. Zobaczymy, sprawdzimy zaraz sobie barierki jeszcze. Na dół. Zobaczcie, fajne, bardzo piękne miejsce, kaczuchy pływają. Barierki stabilne, solidne, także nic tu się nie powinno wydarzyć. Och! Ale kaczuchy poleciały. Przestraszyły mnie, no. Z tej strony barierka solidna. Kłódeczki poprzyczepiane. Zakochańce, także może jakiś kluczyk może wyłowimy. No fajne, fajne miejsce, fajny most. Podoba mi się bardzo. Bardzo interesujący. No ale dobra. Nie będę wam pitolił. Z tej strony też się trzyma. Też się trzyma. Mam nadzieję, że się pode mną nie zawali, aż tak gruby nie jestem, no ale wiecie, jak to bywa, nie? Zobaczymy, zobaczymy. Nie pitole, rozglądam się, gdzie zaczynam rzucać i widzimy się już przy ciąganiu fantów stąd. No dobra, moi drodzy, magnes mam zamocowany, mam przywiązany do barierki. Most mam nadzieję, że się nie zawali, no i co ważniejsze, mam nadzieję, że nie będę miał żadnego nalotu, że nie przyjedzie policja, nie będą strali żarem, że tu je wolno, to jest zamknięte i tak dalej. Także wykonuję pierwszy rzut z tego mostu i zobaczymy, co nam się tu trafi. Oczywiście, jak zawsze, problemy z liną, także pierwszy rzut nie do końca udany, ale to sprawdzimy przynajmniej przy brzegu, co się pod samym mostem, co się znajduje. Wiecie, no różnie to bywa. Nie zawsze można mieć wszystko. No coś tam chyba się podłapało. Sprawdzimy. Tak jest. Coś mamy. Teraz zobaczymy co konkretnie. Konkretnie to mamy piękny prąd zbrojeniowy. A, i hamulec od roweru, ręczny. Super. No dobra. Zbrojeniówka zawsze cieszy. No mam nadzieję, że teraz ten rzut trochę lepiej mi wyjdzie. O wiele lepiej. No i dobra. Jak coś będzie, to się do was odezwę. No i jest upolowanie. A, chyba się odkleiło. Coś jest, ale coś się też odczepiło większego. Zaraz zobaczymy. Co my tu mamy? Tam chyba rower jest, patrzcie. Tu mamy teraz dynamo. Dynamo. Starą blaszkę. No i nic więcej. Dobra, ale tam coś siedzi. Tam coś jest. Nie ma co daleko rzucać. Trzeba na razie przy samym moście posprawdzać, co tu się dzieje. No, mamy. Mamy. O, proszę bardzo, jaki kombos. To się nazywa łowienie i to ja rozumiem, a nie jakieś tam pitu-pitu. Zobaczcie. Mamy tak, część od parasola. Tu mamy jakąś... Co to jest? To jest deska w czymś metalowym, w jakiejś okładzinie metalowej, powiedzmy. No i takie rursko jeszcze się tu trafiło. Ale widzę również łuseczkę. Widzę również łuskę z Mosina, patrzcie, super. Jest łuseczka. To jest Mosin, wystająca kryza. Pięknie, także będzie ciekawie. To delikatnie, bo to chyba aluminiowe i się po prostu tak zahaczyło o magnes. Bo to z tego co widzę, tu mamy obręcz od koła, od roweru. Jest obręcz, tak jak mówiłem, zeszła bardzo delikatnie. No i mamy to, co wcześniej nam się odczepiło, czyli jakiś kamień magnetyczny. Ewentualnie z jakąś śrubą albo z czymś w środku. No dobra. To machniemy parę razy do przodu przed siebie. Jest. Ale trafienie ciężkie. Co to będzie? Do góry. O, ale wchodzi w ręce. Co to jest? Ale lity klocek. Wow. No trochę to waży. Uff. Ładnie weszło. Co to może być? Patrzcie. Nieźle. Kawał litego metalu. I to ciężkiego. Także takie rzeczy lubię. Super. Rzucamy dalej. Dobra, słuchajcie, ściągam ten magnes i idziemy na drugą stronę tego mostu. Zobaczymy, co z drugiej strony się będzie kryło. Tu się dobrze zapowiedziało, ale no na razie tak. Tam parę rzeczy wyszło, no ale sprawdzimy drugą stronę. Wiecie, jak to czasem bywa. Czasem z jednej strony nie ma nic, a z drugiej jest pełno. Jakieś pierdoły kolejne. A patrzcie, mamy łuseczki. Czyli tam są łuski. Raz i dwa. Dwa razy Mosin. To są rosyjskie, radzieckie, stare Mosiny. Niewystrzelone, czyli jest amunicja wrzucona. Niezbite są. No to może jeszcze powtórzmy w tym kierunku. Ewentualnie z dołu później jeszcze tutaj sobie rzucimy gdzieś. O, coś jest, patrzcie, podłapało. Coś mam. O, chodź do góry. Średniej ciężkości puściło. No i teraz nie jestem pewien. Kurde no. Co to mogło być? Tu chyba jest. Powoli, delikatnie. Stój, 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 stój. Stój, skrzynka jakaś. Słuchajcie, jakaś skrzyneczka jest. Powolutku. No, to jest interesujące, to jest ciekawe. Woda się z niej wylewa. No chodź, chodź, chodź. Mam nadzieję, że uda mi się to wciągnąć. Co to jest? O, ja mam wyobraźnia, coraz bardziej działa. Kasetka zwykła, czy coś innego? Będzie coś, czy nie będzie nic? Co to jest? Radio! O! Myślałem, że kasetka jakaś. Patrzcie, mamy radio. Stare radio. Radio rekorder. Na kasety. Loewe Opta. Kasety radio. No powiem wam. Myślałem, że jakaś kasetka, taki prostokątne, woda się wylewała, nie chciało iść. Mamy radio. No powiem wam, ciekawy ten dzień dzisiaj jest, naprawdę. Naprawdę ciekawy. Coś jeszcze jest, czy nie ma? Nie ma, ale powtórzymy. Powtórzymy tam i zobaczymy, co jeszcze stąd wyjdzie. Jestem po drugiej stronie, moi drodzy. Zobaczymy tu przy brzegu, w sensie, że wzdłuż mostu co jest. I no i rzucę parę razy, zobaczymy, może zejdę sobie tam na ten beton, ładnie wygląda, żeby stamtąd jeszcze parę razy machnąć. Na razie za barierkę i sprawdzamy. No i z tej drugiej strony niestety nic się nie działo, nic, kompletnie nic. Tam wyszły dwie może wędkarskie gumki, to takie na spinning do łowienia i to wszystko. Totalna Sahara. Zszedłem na dół, jestem pod mostem. Proszę bardzo, w sumie to obok mostu, a nie pod. Porzucam jeszcze z tej strony, tutaj te łusaczki wychodziły, także może tutaj jeszcze coś wyjdzie więcej. Ewentualnie przyjdziemy na drugą stronę, no będę próbował, będę jeszcze tu szukał. Mam nadzieję, że jeszcze coś stąd fajnego wyjdzie. Chodźcie, zobaczymy, czy udało się coś za pierwszym razem trafić. Na pierwszym rzucie muszę tylko być uważny, żeby nie wpaść do wody. No i coś jest. Coś się od razu zaczepiło, patrzcie. Mamy jakiś taki drut i kolejny kamień jakby magnetyczny albo coś siedzące w kamieniu, jakiś kawałek, może jakieś śruby albo czegoś. No dobra, no dobra, słuchajcie, to próbujemy jeszcze z innej strony ugryźć ten most, z drugiej strony. Na dole jestem i spróbujemy bardziej pod most porzucać. Może w tym kierunku się wydarzy coś więcej, no ale tylko sobie tu jeszcze sprawdzę, czy na pewno czegoś nie ma przy samym brzegu. No powiem wam, coraz ciężej ostatnio się łowi. Coraz ciężej znaleźć fajne miejsca, które będą dawać fanty, bo po prostu miejsca są już przerzucane. No i kto szuka, ten znajdzie. Zobaczcie. Tu coś mamy. Opa. No chodź. A jakaś barierka, znaczy barierka, belka. Opa. No i jest, fajnie. Jest fajne trafienie. Dość sporawe. Takie. Tu jest dziura, zobaczcie. Także są kamienie. No jest kawałek, parę kilo będzie. Słuchajcie, z tamtej strony mostu wyszły mi 3 łuski od Mosina, a z tej strony właśnie wyszła łuska od Mausera najprawdopodobniej. Nie jest to wystająca kryza, więc domyślam się, że będzie Mauser. Trochę takich łusek, trochę takich. Koniec tego pięknego dnia, koniec tego łowienia. Słuchajcie, jestem już spakowany, gotowy do drogi, wszystko zniesione. Myślę, że jak na pierwszy raz po chorobie było dość ciekawie, aczkolwiek mosty, szczerze powiem, myślałem, że dadzą o wiele więcej. No ale co, mamy kosiarkę, mamy super radio na kasety. No i wpadło trochę drobnicy, wpadł jakiś tam taki walec jakby lany, dość ciężki, także no coś tam się uzbierało, coś tam mamy, krzesełko wpadło do siedzenia, coś tam było. No i 2 zamki na oko na samym początku to jest w ogóle dla mnie jakiś wow. Także tak to wyglądało w dniu dzisiejszym, słuchajcie, tak wyglądał ten magnes po powrocie, po mojej chorobie. Mam nadzieję, że będzie więcej filmów, że uda mi się już normalnie jeździć, że już mnie nie złamie i że nie będę musiał siedzieć kolejnego tygodnia w domu. Także tymczasem z mojej strony to będzie na tyle. Serdecznie zachęcam do subskrypcji kanału, lajkujcie, komentujcie, trzymajcie się, cześć.